Cześć, witajcie w nowym filmie. O Boże, jakie mi gorąco. Ubrałam ten sweter, żeby było coś innego, żeby ładny kolor był, ale mi gorąco. To jest sweter, który pokazywałam w ostatnim haulu lumpeksowym. To są nagrywki po ostatnich dwóch chwilach, więc to się nie przejmujcie, nie mam na razie gdzie tego położyć. A tutaj w salonie raz, że jest dobre światło, a dwa, że jest pole, żebym wam pokazała na sobie te rzeczy, które mi się tu uzbierały. Ok, tutaj mam kalendarz od Hani, więc go odłożę tutaj na bok. Zacznijmy. Od czego by tu zacząć? Zacznę od butów, bo mam jedną parę. Butów tak jakoś nie kupuję ostatnimi czasy, mam dużo zeszłych lat. Muszę je po prostu wychodzić. Nie będę kupować nowych, bo to nam szkoda, nie ma gdzie tego utrzymać. Ale tak, te buty są ze sklepu Ami Club Wear. Powiem szczerze, że z nimi mam taką relację, że dużo od nich kupuję, w sensie poprzednich lat i dużo od nich też dostawałam w ramach współpracy. Teraz nie wiem, co to była za okazja, ale pokazywałam wam już jakiś czas temu na Instagramie buty i torebkę, które właśnie kupiłam. Za buty dałam 50 zł, a za torebkę 30 i to była darmowa wysyłka. Wybierałam tą przesyłkę taką długą, bo to była darmowa. I nie przeszkadzało mi, że te rzeczy wyszły z miesiąc, a oni to wysłali FedExem, kurierem, ekspres. Więc wiadomo, że zawsze te ekspresy z DHL-u i FedExa są zatrzymywane w Katowicach i zawsze jest tam zło naliczonym. I zapłaciłam to złoto, było 62 zł, więc mi wyszło drugie tyle. Oni nie zwrócili mi tych pieniędzy, przepraszali, dawali jakiś tam rabat, ale ostatecznie, że mi nie zwrócili, a to była ich wina, bo wysłali tak, nie taką przesyłkę, co ja chciałam, co wybierałam. Ale to nic, jak już było, minęło, rzeczy są piękne, więc je wam pokażę. Pierwsze są buty. Buty już miałam takie od nich, te same. Tu jest przez 300 opcje, te są zamszowe. A wcześniej miałam lakierowane. Pewnie kto zna mojego bloga, a ja wam zostawię w opisie linki do stylizacji z tymi moimi butami. Właśnie teraz już je sobie wyciągnę i będę je teraz nosić. Ja ogólnie po tej mojej kontuzji nogi nie mogę nosić wysokich obcasów, a te są tylko tyle, wiecie, ubrać, wejść do samochodu, później wyjść z samochodu i gdzieś usiąść. One nie są do chodzenia dla mnie już. Niestety nie jestem w stanie już chodzić na obcasach, co bardzo żałuję, mam dużo pięknych obcasów. Niestety muszę je powoli wyprzedawać, ale moja noga już się nie zregeneruje. Dwa razy w bardzo krótkim czasie złamana kość śródstopia i rozerwana torebka stawowa i wylana. Ona nawet mimo już teraz rok, będzie półtora roku, nie zregenerowała się i ona się już nie zregeneruje tak jak trzeba. Jak są zmiany pogody, tego ta noga rwie jak coś. Nie, po prostu nie dam rady. Te buty są przepiękne i za 50 zł, za 50 zł byłabym bardzo zadowolona, ale jak liczyć jeszcze 30-80, no za 80 zł w Polsce też takich butów nie kupię, nawet na Dizzy. Ale jednak taki niesmak trochę został. To są te buty. Drugą rzecz to są kluczyki, które mam z AliExpressu, też je podlinkuję wam na dole. Przypomniałam sobie o nich, dałam za nie jakieś 3 albo 4 zł i ostatnio bardzo też często bardzo noszę. Ale lubię ten sweterek. Specjalnie ubrałam, żeby wam pokazać. Teraz chcę pokazać wam tych rzeczy, niby jest dużo, niedużo, ale... I drugą rzeczą właśnie z Ami Club Wear jest taka torebka. Ona jest w taki ala wężowy wzór, tutaj ma klamrę. Ona mi się bardziej kojarzy z torebkami Fendi z lat 90. Tak, z lat 90. To jest zapinana na magnes i ma takie przegródki. I ma długi pasek fioletowy. Można ją przerzucić na ramię i można ją nosić na ramieniu. Jedynym minusem są słabe karabińczyki. Właśnie jak go wyciągnęłam, to mąż mi to musi w końcu skleić. Już nieraz jest tak, że to w sklepie, jak byliśmy, czy gdzieś na jakimś brezie, łapałam torebkę w locie, bo po prostu karabińczyki się odpinały. Więc mąż mówił, że po prostu to można podkleić. Teraz wam pokażę rzeczy ze sklepu Dress Lily. Ostatnio się do mnie odezwali, bo podobał im się test pędzli. Jeśli nie widzieliście testu tanich pędzli na moim kanale, to zobaczcie ten film, mi się podobał. Podobała mi się sesja na blogu z bluzką. Jej tu teraz nie mam. Nie wzięłam jej tu, ale na dole wam podlinkuję. Od nich miałam bluzkę. I sprawdziłam. Jeszcze wam dokładnie sprawdzę. Bo wydaje mi się, że mam dla was 22% rabatu na... Tak, darmowa wysyłka jest od 45 dolarów i nieważne na wartość koszyka, mam dla was 22%. Tu na ekranie wam napiszę kod i napiszę wam ten kod w opisie tego filmu. I teraz mam trzy rzeczy wam do pokazania.
Jak tylko mi się uda, to ja wam też. Ale chyba domierzymy tych dużych, będę musiała przynieść po prostu duży statyw, bo na tym małym tak stoję, nie stoję, ale nie zmieścimy się. Telefonem się trochę inaczej nagrywał. Mam taką sukienkę, krótki rękawek, ona tutaj ma taka w stylu lat 50. Tutaj ma taką zakładkę na biuście i ona jest za kolano, tutaj ma taki panel czerwonego paska. Materiał jest dość przyjemny, chcę ją ubrać albo w Wigilię, albo w pierwszy dzień świąt. Ona jest właśnie taka typowo świąteczna, właśnie z kolekcji świątecznej. Bardzo, bardzo mi się kojarzy, jest taka bardzo stylowa, bardzo właśnie retro, nie dla każdego. Ja lubię takie sukienki i ja się dobrze w nich czuję. Ta sukienka, nie wiem czy to zobaczycie. Tak jak mówiłam, dekolt jest przepiękny, wdzięczny. Ta sukienka prezentuje się, tak? Mówiłam, dodałam mi kształtu tam, gdzie ich nie mam. I ten dekolt jest przewdzięczny. Tak jak mówiłam, długość do łokcia. Talia jest tak super podkreślona, że nie trzeba już paska. Ta wstawka tutaj przy dekolcie, ona tak podkreśla i powiększa biust, choć u mnie już żeby mi nie powiększało, bo i tak już mam segnicę, ja tego nie lubię. Drugą rzeczą jest taki świąteczny sweter, cardigan. Tu ma taki, też jest z kolekcji świątecznej. Wszystkie rzeczy, te trzy rzeczy, które wybierałam, są z kolekcji świątecznej. Patrzę, czy wzięłam trzecią rzecz, ale wzięłam. Bardzo fajny sweterkowy, to jest przyjemny materiał, on jest bardzo, bardzo, bardzo sztuczny, to jest dość przyjemny materiał, to jest też rozmiar XL i właśnie jest bardzo taki wdzięczny i też na święta myślę, że w ogóle na zimę, bo to jest taki zimowy wzór, to nie jest typowo taki Boże Narodzenie, ale to jest zimowy wzór i właśnie fajnie jest zarzucić właśnie. Trzecią rzeczą z Dress Lily jest torebka. Ja właśnie taka torebkę chciałam, też ona jest w stylu od 50, ma, jest zapinana na klips złoty, bardzo dobrze wykonana, solidnie wykonana i ma długi pasek. Tak, ma długi pasek. Już idę. Jak żeście mnie już zobaczyli, byłam w piżamach. Tutaj mam paczuszki, był listonosz, musiałam podpisać. Tą torebkę wam pokazałam, jest świetna. Ten pasek mi się strasznie podoba. Długiego paska bym nie nosiła, bo to jest nieeleganckie do takiej torebki. Będę miała do innej. Jest przepiękna. Teraz się zastanawiam, co wam pokazać. Pokażę wam leginsy z Lidla. Nie uwierzycie, ale te leginsy moja ciocia, które kiedyś wypatrzyła po 2 złote. Moja mama i moje ciotki właśnie mają te leginsy. Były dwa rodzaje kratek, ja mam taką drobniejszą. Mama, na przykład moja mama ma taką grubszą kratkę. I moja mama ma rozmiar 40 i mnie w 40 brakło, żeby mam mieszkować tyle, żeby się zapiąć. Nie dość, że mi biust, to jeszcze mi tyłek urósł. I zamówiłam sobie rozmiar 42 na stronie Lidla, bo robiłam zamówienie świąteczne na prezenty dla rodziny na święta, pod na gwiazdkę. I zamówiłam sobie te leginsy, ja je zamówiłam za 20 zł. Ale powiem, że na AliExpressie na stronie Lidla się wahają, bo widziałam je za 15 i widziałam je za 30. Jaka jest aktualnie cena? Nie wiem. Jeśli jeszcze je znajdę, to wam je podlinkuję. Zaraz wam je ubiorę, one są wysokim stanem. Są bardzo, bardzo długie i są bardzo eleganckie. Jeśli mi brakowało właśnie takich spodni na zimę, tu są zapinane na chawkę, zamek,
guziczek za 20 zł. Są to leginsy o spodnie, są idealne. Teraz. Ostatni w akcjonie, ale to już chwilę temu. Co środę jest nowa gazetka i koleżanka, która była w Holandii, mówiła mi, że właśnie tam w Holandii kupowała termiczne rajstopy. I do tej pory je ma i się z nimi nie dzieje. Sobie właśnie teraz też poleciała, jak była ta gazetka i odkupiła. Były te leginsy po 8 zł i rajstopy po 8 zł, ale rajstopy nie potrzebowałam, bo mam polarowe rajstopy jeszcze z poprzednich lat. I jeszcze gdzieś na 3-4 lata je będę miała. Ale kupiłam sobie leginsy. I wiem, że moja ciocia też je pojechała i sobie też je później kupiła. Bardzo, bardzo długie mierzyłam, je są świetne. Nie będę wam ich mierzyć, bo to są po prostu zwykłe leginsy, tylko że ocieplane. Za 8 zł, nawet jakby były miały być na rogach później koło domu, to też jest świetna sprawa, ale Magda mówi, że one się świetnie noszą, więc to. I teraz mam trzy rzeczy ze sklepu. Odezwał się do mnie jakiś czas temu taki sklep angielski Femme Luxe Finery. Napiszę wam tutaj na link na ekranie i wszystkie linki do tych rzeczy, które wam pokazuję, będziecie mieć w opisie tego filmu. Oni chcieli, żebym wybrała więcej rzeczy, ale ja nie znałem rozmiarówki sklepu, co bardzo dobrze zrobiłam. Wybrałam sobie cztery rzeczy, ale jedna okazała się wyprzedana i nie doszła, ale to nic. Mam tutaj trzy rzeczy i chcę wam je pokazać. Jedna z nich jest ta sama, bo tak jak mówiłam, nie znając rozmiarówki, zamówiłam wszystkie L-ki i to był błąd, bo XL-ki muszę z nich zamawiać. Choć chyba z tej sukienki nie było XL-ki, więc... Dobra, pierwsza rzecz to są właśnie takie spodnie. O ile tutaj kratka, widzieliście tą z Lidla, była taka drobna, taka bardziej jodełka, to jest bardziej pepitka. Na modelce, patrzę jeszcze rozmiar, to jest 14, więc te spodnie są 14-42, ale jest zaniżona rozmiarówka, więc są typowe 40. One powinny być wysokim stanem i ta talia paperback tak zwana. Te spodnie ciężko mi wam pokazać. Mówi, tak jak mówiłam, one nie są całkiem wysokie. Przepiękne. Z tyłu zawiązałam je. A, tak bardzo wyściągnę. To nie wygląda elegancko. I tu cały bajzel nagrywkowy. Tak się prezentują. Ale na mnie one są... One są takie długie, 7/8. Materiał jest bardzo, bardzo porządny. I one są właśnie, tamte są leginsowe, elastyczne, to jest taki bardziej sztywny materiał. I aparat już szaleje, bo to nie są wzory, które aparat może dobrze uchwycić. I, ale na mnie one są... Nie są takie typowe łonówki, ale to nie jest dla mnie wysoka talia. Może jakby był faktycznie rozmiar jeszcze większy, ale chyba rozmiar większego już nie było. To ja się nie mieszczę. Ale są bardzo elegancko wykonane i jestem z nich zadowolona. Sukienka, która jest na mnie za mała, mam nadzieję, że może do lata schudnę. Choć przy moim teraz zamiłowaniu do jedzenia to nie za bardzo. Zostawię wam link w opisie, żebyście zobaczyli ją na modelce. Ile jeszcze będzie. Jest to taka z opuszczonymi rękawami. Ona mi się tak podoba, jest taki piękny materiał. Bardzo dobrej jakości. On jest bardzo teraz modny, te wszystkie, na wielu sklepach, na Nike. Widziałam właśnie, widziałam takie na Miss Guide, na Bohu. Pretty Like coś tam, Items, coś takiego widziałam właśnie, te też sukienki, widziałam je trochę na Asosie i bardzo mi się spodobała i bardzo żałuję, że nie, chyba nie było XL-ki, żebym sobie wybrała XL-kę, bo po prostu je ubrać ją ubiorę, ale nie zasunę, jest taka, ups, takie V jest z tyłu, więc nawet szkoda, że nie zapnę tego, moja mama też próbowała to na mnie zapiąć, ale się nie da. Upuszczone rękawy, tutaj wszędzie zmarszczenie i tutaj mam taką wdzięczną falbankę. Nogi w tym wyglądają genialnie i w ogóle nie widać brzucha. Tu wszystko jest tak fajnie wymarszczone, że brzuch jest zakryty. I nie widać, że mam sadło. Ona jest w stylu lat 80., trochę Prince, trochę właśnie te dyskoteki, właśnie trochę Tina Turner, Cher. To jest taka bluzka, to jest krwista czerwień piękna, to jest dzianina, ale aparat tego koloru nigdy nie jest w stanie dobrze objąć. Tu jest dzianina, a tu jest siatka. I tu też jest dzianina, to są właśnie takie rękawy. I
pewnie zaraz ubiorę, to będziecie widzieć, to jest takie bufiaste, takie porządne. I tutaj nie trzeba biustonosza, bo są wszyte gąbki. I to są właśnie te rzeczy z Femlux Finery. Teraz wam pokażę koszulkę z H&M-u. Jest to koszulka z serialu Friends. Jestem bardzo... bluzy były, ale bluzy dla mnie były za drogie. I mam jeszcze bluzę z Primarka, ale to wam może pokażę kiedy indziej. Bo też właśnie mam białą z takimi napisami z tej kolekcji. Tam są jakieś te homary, kanapy i tak dalej. Ale właśnie to jest koszulka Friends. Bateria mi pada, muszę się spieszyć. Też ją zaraz ubiorę, świetnie kosztowała 40 zł, jest świetnej jakości bawełna, bardzo lubię. I teraz sobie robiłam ostatnio zamówienie na H&M-ie, więc pewnie te rzeczy wam kiedy indziej pokażę. I zamówiłam sobie koszulkę z Dirty Dancing i to rozmiar L, żeby była luźniejsza. Pokażę sukienkę, którą moja mama mi znalazła, jak byłyśmy kiedyś w Mojito, ale tuż chwilę temu jeszcze na tamtych wyprzedażach. Ale to i tak, że to była ostatnia sztuka, no to co wam, to nie jest różnica. To jest, sukienka kosztowała 20 zł ze 119. Teraz wam pokażę rzeczy z Kikam. I muszę wam przynieść jeszcze dwie rzeczy, bo to jest... Więcej tego mam. Z Kika mam cztery rzeczy jednak. I myślałam, że mam tylko jedną parę butów, okazało się, że mam drugą. Wiecie, ostatnio był Black Friday i na Kiku, na stronie fanpage'u Kika można było pobrać kupony. I były 50 i 20%. Ja sobie wydrukowałam dwa razy po 50 i tam miałam 20, to mąż sobie kapcie wyrobił minus 20%, to za te kapcie zapłacił z 9 zł, one jeszcze były przecenione z iluś tam, więc od tej ceny przecenionej nawet był liczony. A ja sobie wybrałam dwie rzeczy. Kurtka. Miałam już wcześniej upoczoną i właśnie ona poszła na 50%. Ze 100 mi trochę było szkoda jej dać, ale teraz wiem, że chyba bym dała. Wzięłam ją za 50 zł, jest taki kolor brudny róż i wbrew pozorom ten materiał jest nieprzemakalny, bo nosiłam ją w deszczu i taki był śnieg z deszczem, już sypał, padał i też się z tym nic nie działo i bardzo ładnie schła i nie zostały żadne zacieki. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale to jest taki kolor jakby z delikatnym połyskiem i jakby taki delikatnie gradient pikselowy jest na nim. O, widzicie to. Jest to właśnie kurtka ze stójką, nie trzeba szalika do niej. Ta stójka jest bardzo, bardzo przyjemna. Jest wysoka stójka, ja nie lubię półstójek. Jest to rozmiar dla mnie 38. To była zresztą jedyna sztuka. Mi się wydaje, że ja mierzyłam ją, ale ciut inna ona jeszcze była. I ta jest lepsza. O. 40 chyba po prostu w ogóle byłaby wszędzie za duża. Ale ja nie w życiu bym nie ubrała tej kurtki na taki sweter, bo ta kurtka grzeje, jest cieplusieńka i ją po prostu noszę na krótkie albo rękaw, albo na szelki. Jestem gorąca, dziewczyna gorąco krwista i mi gorąco. To jest ta kurtka, tak? I botki, ja już je miałam upatrzone. One kosztowały cena regularna 70 zł, ale trochę mi, powiem szczerze, 70 zł na botki z Kika trochę mi było szkoda. I chodziłam wokół w nich, chodziłam za 2,5 miesiąca. Jak były te właśnie kupony 50%, to powiedziałam i mi się udało kupić za 35. Za 35 jest to świetna cena, a ja mam takie futerko w panterkę, które pewnie z wielu was kojarzy. Też z mojego bloga, z lookbooka, z Instagrama i chciałam coś do nich kupić, żeby ten akcent przenieść. Żeby to nie było nachalne, bo wiele osób też polecało mi całe kozaki w panterkę do nich, ale to dla mnie by była... Nie chcę być wulgarna, ale ruska pani to towarzystwa albo Ukrainka. Nie. Więc myślę, że czarny, zamszowy botek, płaski, nie na obcasie i tylko ten akcent właśnie w panterkę do tego futra będzie idealnie pasował i nie będzie tego wszystkiego tłumaczył. I obie rzeczy pokazywałam na moim blogu, więc nie będę ich tutaj mierzyć. Link wam zostawię w opisie. Z okazji pierwszej rocznicy naszego ślubu mama moja zrobiła nam kilka zdjęć. I właśnie miałam te rzeczy na sobie. Jest to spódniczka z Kika. Taka prosta, czarna, z zamkiem z tyłu.
troszeczkę taka rozkleszowana, ona nie jest bardzo krótka, możecie, zobaczycie to na blogu, więc tych rzeczy wam po prostu nie mierzę. I ona kosztowała 30 zł. I drugi rzecz, sweter z szenili, tak jak to z szenila i to z szenila. I za ten sweter, ja go trzymam na wieszaku, żeby się nie pozaciągał. Jest to taki kardigan, jest to chyba rozmiar 40 z tego, spódnica jest też 38, 40 mierzyła mi po prostu, była za duża. A choć ta 38 mogłaby być ciut większa, ale już lepsza była ta 38 taka dopasowana niż ta 40, która mi po prostu się obkręcała w kółko. Kigma, to jest niemiecki sklep, po prostu ma niemiecką rozmiarówkę, która jest po prostu większa. Więc tam jest, jak angielskie rozmiarówki są zaniżone, tak niemieckie są zawyżone. Trzeba brać zawsze na to poprawkę. I to jest taki ciemny, są dwa kolory w tym roku sezonu. Jest to musztarda, taki właśnie kolor miodowy i jest to kolor szmaragdowy, taki ciemna zieleń butelkowa. I to się po prostu tak prezentuje, długi rękaw w kieszonki i szenila. To jest New Yorker, New Yorker, do tego sklepu już nie wchodziłam kilka lat, a w Mielcu mi się udało i mam trzy rzeczy. Bluzka taka zwykła biała pod żakiety, właśnie pod taki kardigan. Taka dzieninowa, zwykła biała bluzka, ona kosztowała... Tu jest cena 25 zł, ale na Paragonie widziałam, że 12. Tak mi się właśnie wtedy wydawało, że coś mało zapłaciłam. To też kupiłam za jakieś 8 zł. To jest taka zwykły t-shirt, to myślałam, że do spania albo na co dzień nosić i tu jest Choose Your Flavor, czyli wybierz swój smak. I są takie jakby kubki ze Starbucksa z kotami i lodami i taki słodki na drugi, to jest taki pudrowy róż. Raczej bym w tym nigdzie nie wyszła, ale to jest bardzo dobrej jakości bawełna i myślę właśnie, że koło domu będzie sanas. I trzecia rzecz, to jest taki prosty golfik, właśnie potrzebowałam coś, bo ja tak średnio lubię nosić szaliki, a ubrać tutaj, żeby było coś pod szyją, żeby nie wiało. I to jest rozmiar XL, bo L-ka była stanowczo za mała, ja wolę, żeby była luźniejsza. Taki, to jest taki kolor kamelowy. Ojeju, syrena, co się stało, za siedzi pali. U mnie jest remiza po drugiej stronie ulicy, mój mąż jest strażakiem i teraz jest w pracy. Oho, pies wyszedł z budy i poleciał pod bramę. Ciebie tylko nie narobił. Jak go teraz puściłam, jak on narobi szkód, to... Oj, oj, oj. Dobra, pokazuję to, kończę ten film, bo muszę iść zobaczyć, co się stało. Nagram zaraz przebitki tych rzeczy na sobie i mam nadzieję, że ten film wam się podobał. Cześć, do następnego. Jestem bardzo ciekawa, co się dzieje. Pa!